Dysocjacja wielostopniowa zasad, czyli wodorotlenków rozpuszczalnych w wodzie. Jeśli sobie weźmiemy wodorotlenek rozpuszczalny w wodzie, na przykład wodorotlenek strontu SR OH 2 razy wzięte, to ta dysocjacja będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie oderwie się pierwsza grupa OH i zostanie nam SR OH. Oj, brzydko mi wyszło, jeszcze raz. OH plus i OH minus. Dlaczego? Narysuję Wam. Jeżeli to jest wodorotlenek strontu, który ma dwie grupy OH, to tutaj jest w tym miejscu wręcz wiązanie jonowe. Tu jest plus, a tu jest minus. Tu jest plus, a tu jest minus. I w momencie oderwania grupy wodorotlenkowej, tak, to odrywa się OH minus, natomiast zostaje SROH. O, ten plusik zostaje, czyli miejsce po elektronie. Jak się nazywają te jony? Kation. Hydroksostrontu. A to jest anion wodorotlenkowy. W etapie drugim nasz kation SR OH plus, czyli kation hydroksostrontu, rozpada się na stront już czysty, który jest dwudodatni, i kolejny anion wodorotlenkowy. Czyli zostaje taka sytuacja, że wtedy nam się... Wszystkie sole zbudowane są z metalu i z reszty kwasowe. Jeśli metal jest N wartościowy, natomiast reszta kwasowa jest M wartościowa, to przecież te współczynniki tworzyliśmy na krzyż, czyli tu będzie M, a tu będzie N, to w przypadku dysocjacji, czyli rozpadu na jony pod wpływem wody, tu będziemy mieli zawsze dysocjację jednostopniową, całkowitą, sole rozpadną się na N kationów metalu, które będą N dodatnie oraz na N reszt kwasowych, które będą M ujemne. Na przykład. Na2SO4 pod wpływem wody rozpadnie się na kation sodu, dlaczego dodatni? No bo tak jest we wzorze. Dlaczego jedno dodatni? Bo sód jest zawsze jedno wartościowy. No i jeszcze musi, tu jest dwójeczka, więc musi być jeszcze dwa kationy sodu oraz reszta kwasowa, która jest dwuwartościowa, bo ma dwa wodory w kwasie i w związku z tym będzie S, oj, zielone zrobię, bo nie pasuje, SO4, 2 minus. Proszę zobaczyć, że 2 plusy i 2 minusy równają się 0.
Zawsze rozpad przy dysocjacji musi być finalnie zerowy. Jak byśmy nazwali te jony? Oczywiście to jest kationy sodu. Kationy sodu, a to jest anion siarczanowy 6. Drugi przykład. To sobie podkreślimy, żeby nam nie wchodziło w drogę. Drugie na przykład. Weźmy sobie CaNO3 dwa razy wzięty. Pod wpływem wody. Zróbmy sobie od razu te wartościowości, żeby nam było łatwiej. Wapń jest w drugiej grupie, więc jest dwuwartościowy. Natomiast reszta kwasowa NO3 jest jednowartościowa, bo kwas azotowy HNO3 ma jeden wodór, więc NO3 jest jednowartościowe. I w ten sposób rozpadają się na następujące jony. Wapń jedna sztuka dwuwartościowa, więc 2+, oraz dwie reszty kwasowe, z których każda jest jednoujemna, bo jest jednowartościowa. I proszę zobaczyć, rachunek się zgadza. 2 plusy i 2 minusy równa się 0. Jak się nazywają te jony? Kation wapnia i aniony azotanowy 5, bo od kwasu azotowego 5. Jakiś teraz może kwas beztlenowy, jeśli chodzi o przykłady. Nie kwas beztlenowy, tylko sól beztlenowa, przepraszam. Weźmy sobie nasz chlorek sodu najprostszy, NaCl, pod wpływem wody rozpadnie się na kation sodu, jedno dodatni, bo sód jest jednowartościowy, i resztę kwasową, jednoujemną, bo jest jednowartościowa. I mamy, że to się nazywa kation sodu. I anion chlorkowy, bo sole kwasów beztlenowych są chlorki, więc jest anion chlorkowy. I zróbmy sobie ćwiczenie, najlepiej samodzielnie. Na przykład dysocjacja soli azotanu 5 sodu. Czy na przykład siarczanu 6 miedzi 2. Tu proszę zwrócić uwagę, że to jest dwuwartościowe i to jest dwuwartościowe. C. Na3PO4, czyli fosforan 5 sodu. I może jeszcze przykład. D. Azotan 5 glinu. Spróbujcie samodzielnie. Za chwilę się pojawi rozwiązanie, ale najlepiej włączyć pauzę, się poćwiczyć. I przedstawiam rozwiązanie. Sód jest jednowartościowy, reszta kwasowa jednowartościowa w przykładzie A, dlatego tutaj mamy 1 plus i 1 minus. Kation sodu i anion azotanowy 5. W przykładzie B mamy miedź dwuwartościową i resztę kwasową dwuwartościową, a nie ma współczynników, bo się skróciły. Dlatego jest kation miedzi 2, dwudodatni, i anion siarczanowy 6, dwuujemny. W przykładzie C
Sód jest jednowartościowy, reszta kwasowa trzywartościowa. Dlatego mamy kation sodu jednododatni i resztę kwasową trzyujemną. I nazywa się anion fosforanowy 5. Natomiast w przykładzie D mamy glin trzywartościowy, resztę kwasową jednowartościową. Dlatego mamy jeden kation glinu trzydodatni i trzy aniony azotanowe jednoujemne. Jeśli tak wyszło, to cieszę się. Jeśli nie, to proszę sobie jeszcze poćwiczyć. Woda powoduje dysocjację kwasów, zasad i soli. A czy może powodować dysocjację siebie nawzajem? Tak, okazuje się, że jony, że dipole wody mogą oddziaływać na siebie nawzajem. Mówimy wtedy o autodysocjacji wody. Może się zdarzyć i się zdarza, że pod wpływem dipoli wody woda rozpada się na kationy wodoru i aniony wodorotlenkowe. I ich ilość jest równa sobie. Stężenie jonów H+ jest równe stężeniu jonów OH-. Czasami zapisujemy to takim nawiasikiem kwadratowym w chemii. O, to oznacza stężenie nawet molowe. Są sobie równe. Jest bardzo mało i wynosi 10 do minus 7 mola na decymetr sześcienny. To jest bardzo małe stężenie, ale przy ustalaniu pH może się okazać bardzo istotne. Możemy sobie napisać, że czysta woda jest bardzo słabym elektrolitem. Ale dysocjuje w bardzo niewielkim stopniu, ale jednak.